W tym filmie narysujemy sobie wykres tej funkcji, której wzór tutaj mam napisany, wykorzystując do tego całą naszą wiedzę z analizy. Wiedzę o pochodnej, drugiej pochodnej, o punktach krytycznych, minimach, maksimach, punktach przegięcia, wklęsłości, wypukłości itd. No i wykorzystując całą tę naszą wiedzę, spróbujemy, jak najlepiej się da, naszkicować wykres tej funkcji. No to zaczniemy od obliczenia pochodnej. No i to, co tutaj robimy, to się nazywa czasami badaniem funkcji. To jest takie typowe zadanie z badania funkcji, po to, żeby naszkicować jej wykres. No to zacznijmy od obliczenia pochodnej. No, pochodna tej funkcji to jest łatwa do obliczenia, to jest wielomian, więc nic trudnego. Pochodna x do czwartej to jest 4x do trzeciej, pomnożone przez 3 to będzie 12x do trzeciej. Odjąć pochodna x do trzeciej to jest 3x kwadrat, pomnożone przez 4 to znowu będzie 12. Tym razem x do kwadratu, no i pochodna dwójki to jest 0. Czyli tutaj już jest koniec. Pochodna dwójki to jest 0. No i co? Widzimy, że ta nasza pochodna jest określona dla dowolnego x, -a. czyli dziedziną tej pochodny jest cała prosta rzeczywista. Nie mamy takich punktów, w których ta pochodna byłaby nieokreślona. No więc jedyne punkty krytyczne to będą takie punkty, w których pochodna się zeruje. No bo nie ma takich punktów, gdzie ta pochodna jest nieokreślona. Czyli tutaj nie mamy z nimi problemu. Pochodna jest określona dla wszystkich liczb rzeczywistych. No więc żeby znaleźć te punkty krytyczne, trzeba znaleźć miejsca zerowe pochodnej, czyli rozwiązać takie równanie. No to to jest łatwo rozwiązać. Tutaj możemy zauważyć, że mamy wspólny czynnik. Tym wspólnym czynnikiem będzie 12x kwadrat. No i tutaj nam zostanie z tego składnika x, a z tego składnika zostanie nam jedynka. No i teraz kiedy iloczyn dwóch czynników jest równy 0? No wtedy kiedy albo jeden czynnik jest równy 0, albo drugi. No więc będziemy mieli dwa rozwiązania tego równania. Pierwsze to jest takie, kiedy ten pierwszy czynnik jest równy 0. On jest równy 0 po prostu wtedy, kiedy x jest równy 0. No a ten drugi czynnik zeruje się dla x -a równego 1. Czyli mamy dwa punkty krytyczne. Czyli dwa punkty takie, które możemy podejrzewać o to, że w tych punktach może być ekstremum. No ale wiecie, że nie zawsze w punkcie krytycznym jest ekstremum. I poznaliśmy dwa takie kryteria, które nam pozwalają rozstrzygnąć, czy ekstremum jest w danym punkcie krytycznym, czy nie. Jedno to jest takie, że patrzymy na, na to, czy zmienia się znak pochodnej w tym punkcie. Jeżeli się zmienia, to mamy ekstremum, a jeżeli się nie zmienia, to nie mamy ekstremum. A drugie kryterium jest takie, że patrzymy na znak drugiej pochodnej. No i tak naprawdę tutaj w tym filmie to ja pokażę zastosowanie obu tych kryteriów. I zaczniemy od tego pierwszego. Zbadamy, czy pochodna zmienia znak w tych punktach. I tutaj naszkicujemy sobie taki bardzo schematyczny wykres, który będzie obrazował, kiedy pochodna jest dodatnia, kiedy jest ujemna. No wiemy, że jest równa 0 w zerze i w jedynce. Teraz analizując jej wzór, postaramy się określić, jak poza tymi punktami się zachowuje. Kiedy jest dodatnia, kiedy jest ujemna, to nam się przyda również do tego, żeby określić, kiedy funkcja jest rosnąca, kiedy jest malejąca. No bo wiemy, że kiedy pochodna jest dodatnia, to funkcja rośnie. Kiedy pochodna jest ujemna, to funkcja maleje. No dobrze, no to popatrzmy na wzór tej funkcji. Ona jest iloczynem dwóch czynników. Zauważmy, że jak jesteśmy na prawo od jedynki, czyli dla liczb większych od 1, to oba te czynniki są dodatnie, no bo tutaj mamy x większego od jedynki, to będzie dodatnie i to będzie dodatnie. Czyli na prawo od jedynki wartości tej funkcji są dodatnie. No i teraz zastanówmy się, czy w jedynce ta funkcja zmienia znak. Czyli tutaj ona zacznie od dodatnich wartości, to wiemy. Na no co będzie w jedynce? No w jedynce to się zeruje. I na lewo od jedynki ten czynnik staje się ujemny. Jak jesteśmy blisko jedynki, ale po lewej stronie, no to ten czynnik jest ujemny, a ten czynnik jest dodatni. Bo tu mamy x kwadrat, jak podniesiemy do kwadratu liczbę trochę mniejszą od jedynki, to ona i tak będzie dodatnia. Czyli ten czynnik jest dodatni, a ten czynnik zmienia znak w jedynce. Czyli wykres tej funkcji przejdzie na drugą stronę osi liczbowej. W tym punkcie pochodna zmieni znak. No a co będzie w zerze? Jak jesteśmy w zerze, no to wartość pochodna jest 0. Ten czynnik w otoczeniu zera jest ujemny, no bo jak tutaj mamy bardzo małą liczbę bliską zera. Jak odejmujemy od niej jedynkę, to niezależnie od tego, czy ta liczba jest dodatnia czy ujemna, to ten czynnik będzie ujemny tutaj w otoczeniu zera. On staje się dodatni dopiero na prawo od jedynki. Na lewo od jedynki on tutaj cały czas jest ujemny. A ten czynnik on jest zawsze dodatni. Poza zerem, gdzie jest równy 0. To jest zawsze dodatni, bo mamy x kwadrat, czyli ten czynnik jest zawsze dodatni, ten czynnik jest ujemny, czyli zarówno na prawo, jak i na lewo od zera ta pochodna będzie ujemna, bo ten czynnik jest ujemny, a ten jest dodatni, więc tutaj pochodna nie będzie zmieniała znaku w tym punkcie. Czyli to jest tak, że ona tutaj osiągnie 0, ale zawróci i zostanie po tej samej stronie osi x. Czyli widzimy, że pochodna tutaj jest dodatnia, tutaj jest ujemna, i tutaj znowu jest ujemna. No więc już widzimy, że w tym punkcie x równe 1 mamy minimum. Skąd to wiemy? No bo widzimy, że pochodna zmienia znak i to zmienia znak z ujemnego na dodatni. Czyli funkcja najpierw maleje, bo pochodna jest ujemna, a potem rośnie, bo pochodna staje się dodatnia. Czyli w tym punkcie mamy minimum. No a w tym punkcie nie będzie ekstremum, bo tutaj pochodna nie zmienia znaku. No dobrze, no to tyle się dowiedzieliśmy oglądając pochodną. No to obliczmy drugą pochodną. czyli pochodną tej funkcji. No to znowu to jest łatwe. No, pochodna x do trzeciej to jest 3x kwadrat, czyli będziemy mieli 12 razy 3 to jest 36x kwadrat. Odjąć. Pochodna x kwadrat to jest 2x razy 12 to będzie 24x. No i teraz po co liczymy tą drugą pochodną? No po to, żeby znaleźć na przykład punkty przygięcia żeby zobaczyć, kiedy ta funkcja jest wypukła, kiedy jest wklęsła i znaleźć punkty przegięcia. No to punkty przegięcia mają szansę być tam, gdzie druga pochodna się zeruje. No to rozwiążmy sobie takie równanie, żeby zobaczyć, kiedy druga pochodna się zeruje. No tutaj znowu możemy łatwo to na czynniki rozłożyć. Ten przykład jest dobrze wybrany, bo wszystko łatwo się oblicza. Wspólny czynnik to będzie 12x, a tutaj nam zostanie 3x, odjąć 2. Równa się 0. No czyli znowu mamy dwa rozwiązania. Albo ten czynnik jest równy 0, on się zeruje dla x -a równego 0, lub ten drugi czynnik może być równy 0, no a ten drugi się zeruje dla x -a równego 2 trzecie. Jak wstawimy 2 trzecie, to 3 razy 2 trzecie to jest 2, odjąć 2 będzie 0. Czyli mamy dwa takie punkty, które są podejrzane o to, że w tych punktach może być punkt przegięcia. Oczywiście nie zawsze tam, gdzie druga pochodna się zeruje, jest punkt przegięcia, a tylko wtedy, kiedy druga pochodna zmienia znak w takim punkcie. No to zróbmy to samo, co zrobiliśmy z pierwszą pochodną, czyli spróbujmy określić, kiedy ta pochodna zmienia znak, w jakich punktach. Wiadomo, że zeruje się w zerze i zeruje się w dwóch trzecich. No i tutaj akurat mamy już bardzo łatwe zadanie, no bo to jest funkcja kwadratowa, więc wiemy, że jej wykres będzie parabolą. Ramiona będzie miała skierowane do góry, bo tutaj jest dodatni współczynnik. Czyli po prostu trzeba narysować parabolę przez te, przez te punkty przechodzącą. Ta funkcja będzie przebiegała jakoś tak. Taki będzie wykres tej drugiej pochodnej. Czyli, żeby nie było wątpliwości, to jest wykres drugiej pochodnej, a tam był bardzo schematyczny wykres pierwszej pochodnej. A chcemy narysować wykres naszej funkcji. I to nie taki schematyczny, ale dużo bardziej dokładny. To jest nasz cel. No dobrze, czyli wiemy, że ona tutaj zmienia znak. Gdyby to nie był wielomian kwadratowy, tylko wyższego rzędu, no to zawsze można taką samą analizę jak tutaj wykonać. I dokładnie tak samo widzimy, że na prawo od dwóch trzecich oba te czynniki są dodatnie. Na lewo od zera oba te czynniki są ujemne, więc ich iloczyn będzie dodatni. No a pomiędzy zerem a dwie trzecie ten czynnik jest dodatni, a ten czynnik jest ujemny, bo on staje się dodatni dopiero na prawo od dwóch trzecich, czyli tutaj iloczyn Dodatniego ujemnego czynnika jest ujemny. Czyli tutaj mamy dodatnią drugą pochodną, tutaj ujemną, tutaj dodatnią. Czyli widzimy, że w obu tych punktach mamy punkt przegięcia, bo w obu tych punktach druga pochodna zmienia znak. Czyli mamy dwa punkty przegięcia. Tutaj są punkty przegięcia. W obu tych punktach x równym 0 i w x równym 2 trzecie. No i też możemy wykorzystać znajomość naszej drugiej pochodnej do tego, żeby potwierdzić naszą wiedzę o tym, że tutaj jest minimum. No, trzeba obliczyć wartość drugiej pochodnej w jedynce. Może tutaj sobie to zrobimy. Jaka jest wartość drugiej pochodnej w jedynce? Oczywiście nie musielibyśmy tego robić normalnie, bo i tak wiemy, że to jest minimum, ale żeby. Sprawdzi, że to się zgadza, to zróbmy. Obliczmy wartość drugiej pochodnej w jedynce, no i ta wartość to będzie 36 razy 1 do kwadratu, to jest 36, Odjąć 24 razy 1 to jest 24, czyli 36 od 24 to jest 12. A więc ta pochodna jest większa od zera, więc w otoczeniu jedynki druga pochodna jest większa od zera, a więc nasza funkcja jest wypukła. Wypukła, to znaczy, że ma taki kształt. Czyli rzeczywiście w tym punkcie musi być minimum. Potwierdziliśmy to drugim kryterium. No i ważne, że się zgadza, że te kryteria dały tę samą odpowiedź, gdyby dały różne odpowiedzi, to znaczy, że gdzieś się pomyliliśmy. No dobrze, no i teraz można by przystąpić do rysowania naszej funkcji, ale ja zawsze lubię najpierw zrobić sobie taką tabelkę, w której podsumuję całą tę wiedzę zdobytą na temat tych różnych charakterystycznych punktów, gdzie pochodna, druga pochodna jest dodatnia, gdzie jest ujemna, warto sobie to tak uporządkować. No więc zrobimy sobie taką tabelkę. W tej tabelce uwzględnimy wszystkie te punkty charakterystyczne. A były trzy takie punkty. 0, 2 trzecie i 1. I to były miejsca zerowe pierwszej lub drugiej pochodnej. Trzy mamy takie punkty. No i zastanowimy się, co się dzieje z pochodną, z drugą pochodną, z funkcją w tych punktach oraz pomiędzy tymi punktami. Taką tabelkę sobie zrobimy. No, i tak. Tutaj będziemy mieli takie przedziały: od minus nieskończoności do, do zera. Tutaj mamy przedział od zera do 2 trzecich. Tutaj jest przedział od 2 trzecich do jedynki. I później przedział od jedynki do nieskończoności. No i po kolei, zaczniemy od końca. Tak naprawdę, zaczniemy od drugiej pochodnej. Zastanówmy się. Druga pochodna zeruje się. W zerze i zeruje się w dwóch trzecich. No i tutaj na lewo od zera jest dodatnia, pomiędzy tymi punktami jest ujemna, a tutaj na prawo później już cały czas jest dodatnia. Ta informacja przyda nam się do tego, żeby określić, kiedy funkcja jest wypukła, kiedy jest wklęsła. Dobrze, czyli tutaj załatwiliśmy drugą pochodną, teraz pierwsza pochodna. Pierwsza pochodna, weźmy ten sam kolor, żeby się nam nie myliło. Pierwsza pochodna funkcji. No dobrze, kiedy ona się zerowała, przypomnijmy sobie. No, zerowała się w zerze i w jedynce. Tutaj była równa 0, tutaj była równa 0. No i jak popatrzymy na ten schematyczny wykres, to, to widzimy, że na prawo od jedynki jest dodatnia, a na lewo od jedynki jest cały czas ujemna. Poza zerem, gdzie się zeruje. Czyli tutaj jest dodatnia, a tutaj wszędzie jest ujemna. No to, to wiemy o pierwszej pochodnej. No i teraz spróbujemy wywnioskować z tego coś na temat naszej funkcji. Na temat samej funkcji. Więc po pierwsze spróbujmy uzupełnić te wartości, które tutaj mamy. Jaka jest wartość funkcji w zerze? No w zerze mamy 3 razy 0, odjąć 4 razy 0, dodać 2 to jest 2. Czyli w zerze wartość będzie 2. W jedynce też jest łatwo obliczyć wartość, no bo tutaj będziemy mieli 3 razy 1, odjąć 4 razy 1 to jest minus 1, dodać 2 to będzie 1, czyli w jedynce wartość funkcji jest równa 1. No i na koniec zostawiłem sobie obliczenie wartości funkcji u 2 trzecich, no bo to jest większy rachunek na ułamkach, więc to będzie tak. Jeżeli dobrze pamiętam, wzór naszej funkcji to było 3x do 4, czyli 3 razy 2 trzecie do 4. Odjąć 4 razy 2 trzecie do trzeciej i dodać 2. Dobrze pamiętam. 3x do czwartej, 1, 4x do trzeciej dodać 2. Zgadza się. Czyli to się równa. Czyli będzie 3 razy 2 do czwartej podzielone przez 3 do czwartej. Odjąć 4 razy 2 do trzeciej podzielone przez 3 do trzeciej i dodać 2. Tak napisałem, żeby tutaj sobie skrócić. To się skróci, tutaj zostanie trójka, czyli będziemy mieli wspólny mianownik 3 do 3, a 3 do 3 to jest 27. 2 do 4 to jest 16. Odjąć 4 razy 2 do 3, 2 do 3 to jest 8 razy 4 to jest 32, czyli odjąć 32 i dodać 2. Czyli mamy tutaj minus 16,27, dodać 2. Czyli tutaj będziemy mieli 1 i 27 odjąć 16, 11, 27. Taka będzie wartość funkcji w dwóch trzecich. 11, 27. No i teraz uzupełnimy tutaj tę tabelkę jeszcze w tych polach, gdzie są te przedziały. No i tutaj patrząc na to, jaki jest znak pochodnej, drugiej pochodnej, sprawdzimy, czy ta funkcja jest rosnąca, czy malejąca, czy jest wypukła, czy wklęsła. Tutaj widzimy, że funkcja jest malejąca, czyli narysujemy taką strzałkę do dołu, i jeszcze uwzględnimy to, czy funkcja jest wypukła, czy wklęsła. No tutaj akurat jest wypukła. Ja przypominam, że funkcja wypukła to jest taka, wtedy kiedy druga pochodna jest dodatnia, a wklęsła to jest taka, kiedy druga pochodna jest ujemna. Można myśleć, że o tym ja czasami tak sobie myślę, że to jest funkcja wesoła, to jest funkcja smutna. No więc tutaj funkcja musi być malejąca i wypukła, czyli będzie. Przebiegała jakoś tak. Gdzie malała i będzie wypukła. Tutaj ma dalej maleć, bo pierwsza pochodna jest ujemna, ale ma być wklęsła. Czyli będzie wyglądać tak w tym przedziale. Tutaj dalej ma maleć, ale znowu ma być wypukła. Czyli tak jak w tym pierwszym będzie wyglądała, czyli tak. No i tutaj wreszcie pierwsza pochodna staje się dodatnia, czyli funkcja będzie rosnąć w tym przedziale i będzie wypukła w tym przedziale, czyli jej wykres będzie wyglądał jakoś tak. No więc tyle możemy powiedzieć o naszej funkcji, analizując znak pierwszej i drugiej pochodnej. No i teraz już wystarczy narysować wykres. No dobra, no to jest taki punkt kulminacyjny tego niezwykle długiego filmu. Wreszcie rysujemy ten obiecany wykres. Więc zacznę od narysowania osi układów współrzędnych. Powiedzmy, że tutaj mamy oś Y. Tutaj będziemy mieli oś X. Możemy sobie pozwolić na duży wykres. W końcu zasłużyliśmy po takiej długiej pracy na nagrodę. Powiedzmy, że tutaj będzie 1, tutaj będzie 2. No tyle nam wystarczy, bo tylko takie wartości mają te punkty charakterystyczne. Tutaj gdzieś będzie 1, tutaj będzie gdzieś 2 trzecie. No, tutaj jest 0. No i w tych trzech punktach musimy uwzględnić wartości funkcji, więc w zerze. Wartość funkcji jest 2, czyli funkcja przejdzie przez taki punkt. W jedynce wartość funkcji jest 1, czyli tutaj będzie to minimum nasze, jedyne minimum tej funkcji. No i jeszcze mamy punkt przegięcia w 2 trzecich, gdzie wartość jest 1,1127. To jest trochę więcej niż 1, to jest mniej niż 1,5. No, niż no powiedzmy, że to jest gdzieś tutaj, ten punkt. Wartość w tym punkcie jest 1 i 11 27. No i przez te punkty teraz narysujemy naszą funkcję. Widzimy, że tutaj na prawo od dwóch trzecich ta funkcja cały czas jest wypukła i ma minimum w jedynce. Czyli będzie wyglądać jakoś tak. Tutaj ma być wypukła. Przejść przez ten punkt tak, żeby to było minimum. No i tutaj na prawo już nic ciekawego więcej się nie dzieje. Ona dalej już pozostaje wypukła i rosnąca cały czas. No a w tym punkcie jest punkt przegięcia. W zerze... Obie pochodne są 0. Jak pierwsza pochodna jest 0, to znaczy, że styczna do wykresu funkcji jest pozioma, czyli tutaj ta funkcja ma poziome nachylenie w tym punkcie przegięcia. Startuje z takiego poziomego i tutaj ma być wklęsła cały czas, aż osiągnie ten punkt. No a na lewo od tego punktu jest malejąca i wklęsła, czyli będzie wyglądać jakoś tak. Poprawię, może na czerwono, te punkty, charakterystyczne nasze. Pierwszy punkt przegięcia, drugi punkt przegięcia i minimum. No i proszę, narysowaliśmy wykres, taki pokrzywiony wykres tej funkcji będzie. Udało nam się te krzywizny wszystkie zidentyfikować, patrząc na to, jak zachowuje się pierwsza i druga pochodna. Wiemy, gdzie jest minimum, tutaj jest minimum, bo tu było miejsce zerowania pierwszej pochodnej. Wiemy, że tutaj funkcja się wypłaszcza, również jest punkt krytyczny, miejsce zerowe pierwszej pochodnej. Co prawda nie ma minimum, ale jest takie wypłaszczenie. No i ten punkt jest jednocześnie punktem przegięcia, gdzie funkcja zmienia się z wypukłej na wklęsłą, a tutaj mamy drugi punkt przegięcia, gdzie funkcja znowu zmienia się z wklęsłej na wypukłą i potem już pozostaje wypukła. Widzimy więc, że te narzędzia, które poznaliśmy tutaj z analizy matematycznej, z rachunku różniczkowego, czyli znajdowanie punktów krytycznych, punktów przegięcia, minimów, maksimów, no są bardzo przydatne i można nawet bez użycia kalkulatora, bez użycia komputera dosyć dobrze narysować wykres funkcji z uwzględnieniem wszystkich tych charakterystycznych punktów i krzywizn.